Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek singla dzisiaj. Zobaczcie, co tu się podziało. What? Zrobił się wielki korek, o co chodzi? Drivatary pokłóciły się z trafikami. I zobaczcie, co się stało. A winowajcą jest ten ziomek tutaj. On, to jest jakiś nowy samochód. Ja nie wiem, czy można go już kupić. Ale ja go wcześniej tutaj w Forzie nie widziałem ani razu. Ten jaki tutaj jest tuningowany. No zobaczcie. Ej, wiecie co najlepiej teraz zrobić? Ta. Co? Ło. Nie. Chciałem zrobić teraz zdjęcie im wszystkim, żeby jak najwięcej złapać tych pojazdów wszystkich. No trudno. Siemanko. Ej. Zapraszam was na ten odcinek, mam nadzieję, że miło spędzicie czas i że będzie wam miło, i że mi będzie miło, i w ogóle, i że będzie nam wszystkim miło. Jadę sobie nowym samochodem, który jest dodany w Team DLC, ale chcę sprawdzić właśnie, czy jest ten taki wielki, wielki SUV, który tutaj jeździ, podobny do Insurgenta z GTA Online. Trzeba to koniecznie sprawdzić, może jakoś tam ukradkiem się gdzieś pojawił, albo inaczej. Może musimy go odnaleźć, bo może pojawiły się jakieś kolejne ukryte samochody, no nie mam pojęcia. Gdzieś ponoć są te ukryte samochody, tak czytałem, przynajmniej w tej aktualizacji coś tam było takiego, no. O, odkryj, a co to jest? To nie, to mnie nie interesuje, pokaż wszystko. Jak w ogóle się nazywa ten samochód, to nie wiem. Może ustawmy sobie filtr. No tak patrzam, ale ja go tu nie widzę. Nie wiem, na ulicy on jeździ, może on jest gdzieś ukryty czy coś. Dziwna sprawa, no nie? A zobaczmy, tu możemy sprawdzić, czy pojawiły się jakieś nowe zapomniane samochody. Czy ja już znalazłem wszystkie? Nie, to są przywrócone. Ha! Proszę bardzo, jest coś nowego. Widzicie? Coś nowego jest. Zobaczmy. Mapa świata. Czy coś na mapie się po... Tak. Tu coś jest. Jakiś nowy samochód. Może to właśnie ten. Myślę, że to może być ten. Na... 70%. Bo mówię, ja go pierwszy raz widzę. Zaktualizowałem Forzę. I się pojawił na ulicy od razu. Więc myślę, że coś jest na rzeczy. Trzeba to koniecznie sprawdzić. Ponieważ akurat mam fajną... Wow! Patrzcie, możemy tutaj wyzwać go na pojedynek. Chodź tu. Poziom trudny niby. Dla mojej rajdówki nic nie jest trudne. Klasa C, ja mam klasę A. Z czym do ludzi? Patrzcie, ja już tutaj jadę i ten. Zaraz to załatwimy. 50 tysięcy wpadnie. No i znajdziemy sobie super auto. Ja wiem chyba nawet, gdzie ten garaż jest. Albo to może nie tu. Mniej więcej chyba wiem, gdzie jest. Trzeba tą kasę szybko zarobić, jakąś fajną muzyczkę wrzucić. Pik, pik, timeless, niech będzie. Okej, okay. 57 tysięcy, piękniusio. No i teraz wracamy do tej strefy. Jakiś nowy samochód jest do odnalezienia. I chyba tylko jeden, bo tam patrzyliśmy, te ukryte samochody. No to tylko jednego nam mi brakowało, prawda? Tam jest też strefa driftu do zaliczenia, będzie trzeba to porobić. Strefę driftu. Dwie strefy jakieś tam są. Zaraz obadamy. I tak, szukamy tego rozwalonego garażu. Najlepiej by było powiększyć sobie mapkę. Tutaj coś podejrzanie to wygląda. Nie, ta szopa to na pewno nie to, czego szukamy. Więc jeśli to jest ten samochód, to może być naprawdę ciekawie. Myślałem, że już w Fordzie więcej nie będzie zaginionych samochodów, a... Widocznie w tych aktualizacjach pojawiają się też nie tylko nowe auta z DLC, ale także te nowe ukryte. Bardzo fajnie. No i właśnie też ponoć ma być dodany śnieg w jakimś DLC. I to DLC nowe będzie darmowe dla użytkowników, darmowe w cudzysłowie, dla użytkowników, którzy kupili wcześniej Season Pass, nie? Darmowe dla tych, co kupili. No właśnie. Więc mogą sobie pobrać, nie jest takie to płatne DLC.
A teraz tak, pojedziemy sobie tu trochę po obrzeżach i standardowo, tam gdzie jest jakiś lasek, tam gdzie są drzewa, tam są nasze garaże. I patrzę tu, że coś się robi gęsto. O, patrzcie, ale jest droga, nie wiem czy przy jest! Co my tu mamy? No otwieraj się! Cholera, gra się zawiesiła chyba. Nie, nie zawiesiła się, jest okej. Okay. To jest konsola. Nie no, kurde, gdzie ja tego molocha mogę wygrać? Looks like a Skyline GTR. Looks like this one's been hitting the dirt too hard. The suspension's gone. Okej, okay. Skyline GTR. Ja liczyłem na coś innego, no. Kurde. Dobra, trudno. Nie ma to nie ma. Jak go zdobyć? Takiego wielkiego molocha. I czemu mi się światła nie świecą? Świecą się, ale coś słabo. Nie, zobaczcie, świecą się? A się nie pokazuje, że się świecą, znaczy nic nie jest oświetlone, ech. Dobra, to tutaj mamy strefę driftu, ja myślę, że do tej strefy driftu przyda mi się trochę inny samochód. Mam specjalny do tego, do takich zabaw. A, mam mało kredytów, ale i tak przyzwę szybko jakieś auto. Jakiś driftowóz, który by tutaj się nadawał. Który chętny? Mam tego dziadostwa dużo. No i teraz musi się udać, moi drodzy. Teraz się na pewno uda. Wierzę w to. Uwaga! Jedziemy cały czas na czwórce. Nawet jak go zdusi, to nic. Bo trzeba mieć jak najwyższą prędkość. Im wyższa prędkość, tym więcej punktów wpada. O nie, wypadłem. Dobrze, ja sobie przełączę na tryb normalny. Będzie mi się łatwiej driftowało na tym padzie. Kurde, w takich momentach naprawdę brakuje kierownicy. Tryb normalny i powinno pójść ładnie. Uwaga! Ja męczę tą strefę driftu już od 23 minut. Znaczy no, tam 20 można powiedzieć, bo tam szukałem jeszcze samochodu, nie? Ojej, i teraz z kolei jak się ma ten tryb normalny, samochód jest taki mega ustabilizowany. Zupełnie inaczej się zachowuje, Jezu. Naprawdę, taki ociężały jest w prowadzeniu w stosunku do tego, co miałem przed chwilą. Jednocześnie dużo łatwiej jest go kontrolować podczas driftu. No kurde, to jest, teraz to jest prościzna. Bez żadnego problemu, ale na trybie symulacyjnym jest makabra. Bez problemu 100, tam 12 tysięcy nad nabiłem, a podejrzewam, że nabiłbym i więcej, gdybym... To jest prościzna. Na trybie symulacyjnym jest ciekawsza jazda, bo można ciekawsze triki robić. Można robić odwrócone drifty, jechać na przykład tyłem i driftować. To jest mega ciężkie, jeszcze mi się to ani razu nie udało, ale jakby mi się udało, to... Ja już nie gram w Forzy, bo wiem, że jestem najlepszym graczem. Nie ma sensu. Osiągnąłem najwyższy poziom wtajemniczenia w tej grze. No ale do takiego sukcesu mi daleko, abym chciał taki fajny reverse drift poprowadzić. To by było super. Dobra. Jeszcze pojadę sobie w tą stronę, a co mi tam? Wiecie co, w tę stronę jest chyba ciężej. Dlatego, że mamy tutaj z górki trochę i bardzo łatwo jest przesterować samochód. Dlatego można teoretycznie zrobić gładszy drift i przy dużej prędkości, bo są tu takie zakręty. Ale z drugiej strony... No właśnie. Nie, jest łatwiej, zdecydowanie jest łatwiej. Ale ja nie chcę się do tego przyzwyczajać, bo ja sobie gram teraz na trybie symulacyjnym. Nie wiem czemu, tak mi coś... odwaliło, żeby nie powiedzieć gorzej. No ciężko jest, w sumie w tą stronę jest łatwiej. Jak będziecie robić tą strefę driftu, to jedźcie się w tamtą stronę. No i wziąłem sobie BMW! M4 GTS. GTS. Chciałem powiedzieć GTR, ale jednak GTS. Tych GTR-ów, GTS-ów, GTR, myślnik R i w ogóle tych wszystkich nas samochodów jest tyle, że to się idzie pomylić. Różnych rodzajów silników, widlastych, bokserów, rzędowych, że jak ja coś źle powiem, i to moi widzowie wiedzą, że trzeba mnie poprawić, albo sprostować w komentarzu. I to nie jest na takiej zasadzie, że Jezu, co za debil, nie zna się. Tylko moi widzowie wiedzą, że okej, Lucek powiedział źle, trzeba go poprawić. Ja wiem na ten temat więcej. Podzielę się tą informacją. To jest po prostu super. I dlatego właśnie lubię moich widzów. Jeśli jesteś tu nowy, to przystosuj się. Wiedz, że czasami mogę się pomylić.
mam trochę wiedzy na temat samochodów i w ogóle marek rozpoznaję mniej więcej modele, ale no zawsze mogę się tam pomylić. Wiecie co? Tematem dzisiejszego odcinka nie miał być w ogóle drift, ani robienie tych wszystkich challenge'y, nie challenge'y, ale tak jakoś się uparłem i mam nadzieję, że uda mi się skrócić ten fragment, bo dla mnie on trwał pół godziny, robienie tamtego driftu. Aha, zmienię sobie na tryb symulacyjny. Ale chciałem dzisiaj poruszyć kwestię dobierania samochodów, bo pewnie wy jesteście na etapie takiego wybierania auta dopiero dla siebie, no nie? Kiedy chcecie sobie kupić jakieś auto, myślicie o jakimś, nie wiem, Oplu, czy tam jakimś tańszym samochodzie w eksploatacji i zastanawiacie się, który. Kiedyś miałem taką serię, takich kilka filmików, kiedy mówiłem o, znaczy przeglądałem aktualną ofertę, czy może rynek samochodów używanych, no i tam patrzyłem akurat samochody, które mnie interesują, tak w takim budżecie, w różnych budżetach właściwie, no nie? Wcześniej czytałem bardzo, bardzo dużo różnych opinii na temat samochodów, opinii testów, różnych sprawozdań czy czegoś w tym rodzaju na temat aut. No i dzieliłem się tą informacją, tym co już wiem. Dużo osób też pisało w komentarzu, że w komentarzach jakie mają doświadczenia z danym samochodem, bo też starsi widzowie oglądają mój kanał, z czego się cieszę, ale to nie jest jakby dla mnie, wiecie, super ważne, że czy ogląda mnie 8-latek, czy tam 20-latek, czy 25-latek, czy 60-latek. Każda z tych osób to osoba i należy je traktować z szacunkiem, zgadza się? Przegrałem, spoko. Ale wracając do samochodów. No to tak szukałem, to mi zajęło bardzo dużo czasu, zresztą szukanie samochodu i odpowiedniego jakiegoś tam dla mnie zajęło mi z rok więcej, nie wiem. Zanim i tak się zdecydowałem na coś, no to musiałem zebrać kasę. Jak już zebrałem kasę, no to tam opcji było kilka, bo już wcześniej sobie myślałem o tym samochodzie. Naprawdę warto się zagłębić w temat aut używanych, jeśli planujecie sobie coś kupić teraz, albo za 2 lata, czy za 4. Żeby być na bieżąco, żeby wiedzieć, że ten samochód ma takie wady, ten ma takie. Nigdy nie znajdziecie też samochodu, który nie ma wad. No, wszystko na świecie ma wady. Tylko, że no, może niektóre rzeczy będą wam bardziej pasować, niektóre mniej, no nie? I ja tak sobie kupiłem Volvo V50, dlatego, że miałem ku temu predyspozycję, to raz, a dwa. Spodobał mi się ten samochód, jak do niego wsiadłem. Po pierwsze, bardzo wygodny. Bardzo wyciszony, jest to klasa kompakty, ale jeździ się nim naprawdę bardzo, bardzo fajnie, dużo już nim przejechałem. Kupiłem go jak miałem przejechane 215 tysięcy kilometrów, teraz ma 240 tysięcy. No, teraz zapłaciłem sobie OC składkę, więc w sumie już rok go użytkuję, z tym, że jeszcze blachy sobie robiłem, tam trochę mi to zajęło, bo był sprowadzany z Niemiec. No to blachy sobie robiłem gdzieś tak w połowie grudnia, już 15 grudnia chyba mogłem nimi już normalnie jeździć, tak? No. Więc myślę, że sporo o nim przejechałem i mogę dużo o nim powiedzieć, ale o tym to zrobię oddzielny odcinek. Bo chcę tutaj powiedzieć o jednym szalonym fakcie, mianowicie taki, że jak zamierzacie kupować jakiś swój pierwszy samochód, to musicie się zastanowić, do czego on wam będzie potrzebny. No bo ja szukałem samochodu długodystansowego, auta, które będzie mnie woziło po nawet całej Polsce, albo i dalej. A nie, ciebie to... O, tego mogę zwolnić, ty jesteś nawet lepszy troszeczkę od tego tutaj. Spoko. Mi był potrzebny samochód na dalekie dystanse, taki, którym mogę wjechać na przykład do centrum Berlina, żeby miał, żeby tam nie wydawał z siebie jakichś bardzo szkodliwych substancji, no nie, bo niektóre samochody nie mogą na przykład wjechać do Berlina, bo wydają z siebie dużo szkodliwych substancji i tam mogą cię złapać i dać ci mandat za to, że masz taką emisję spalin, a nie inną. Musisz mieć taką czwórkę na szybie naklejoną, jeśli masz diesla z benzynami, to nawet nie wiem jak to jest. Więc trzeba mieć ten filtr cząstek stałych i tak dalej, ale to nieważne. Więc mi był taki samochód potrzebny, też ponieważ mam właśnie taką młodszą publikę, która mnie ogląda tutaj na YouTubie, no to się tam wyśmiewali ze mnie, że kupiłem jakiś samochód rodzinny, a nie na przykład
Toyota Supra albo Nissan Skyline, albo jakąś BMW-kę. No ja fanem BMW-ek nie jestem, paradoksalnie jeżdżę jedną z nich tutaj, a te nowe BMW-ki są spoko. Nie jestem fanem BMW-ek nie dlatego, że to są złe samochody, czy jakieś tam beznadziejne, czy nie wiem, czy mi się nawet nie podobają z wyglądu, tylko ze względu na to, kto nim jeździ, one mi się po prostu źle kojarzą. A nie dlatego, że to są złe samochody. A też jest dużo pasjonatów i to jest też fajna społeczność fanów, fani BMW-ek, to jest fajna społeczność. Ale no, kojarzą mi się BMW-ki z takimi gościami typu dresy, ale takimi, wiecie, gburami strasznymi, no nie? Nie tacy jak wy. No, ja sobie chciałem taki samochód kupić, ale teraz jak już nim tak jeżdżę na długie dystanse, to myślę o tym, czy kupić sobie drugi samochód, czy mieć samochód nowy, znaczy nowy, no inny kupić sobie, używany też, ale inny, który będzie mnie bardziej jarał, krótko mówiąc. Dlatego, że to moje Volvo, to jest fajne auto, jeżdżę sobie, wygodne, bardzo fajne nagłośnienie ma, bardzo fajne, fajne głośniki w standardzie, to jest ekstra. Nie, naprawdę, czasami wolę sobie jeździć wolno, żeby cieszyć się bardziej muzyką i tak dalej. Ale no co? Jest to dalej samochód ani sportowy, ani jakiś klasyk, ani nic z tych rzeczy. Po prostu jest nudny. Ja bym chciał na przykład sobie mieć jakiegoś takiego Mitsubishi Eclipse'a, albo jakiś samochód klasyczny, jakiegoś Mercedesa starego. Albo coś takiego, co mnie naprawdę będzie kręcić, nie? Ja jestem, okej, okay, ktoś kto może nie lubić samochodów, ktoś kto może tam woli sobie kupić jakaś dziewczyna, czy woli sobie kupić jakąś torebkę z rzadkiej kolekcji, to tego nie zrozumie. Jak po co ci cholera samochód, jak to jest tylko blasza, którym się jeździ, prawda? No tak, no każdy lubi co innego, prawda? No ja lubię samochody, więc jazda nimi sprawia mi dużo frajdy. No, więc chciałbym mieć jakiś klasyczny samochód. I co wy o tym myślicie? Ostatnio się właśnie jarałem, bo Zachar Off nagrał właśnie odcinek ze swoim Mercedesem, możecie sobie zobaczyć na jego kanale. Mercedes i ja już widziałem jeden z moich, może nie tyle znajomych, co osób, które znam, bo powiedzmy, że u nich kupuję pewne towary, miała właśnie tego Mercedesa. I to jest Mercedes, który nie posiada tego tak zwanego słupka B, czyli jak się otworzy wszystkie szyby, to ma taką wielką lukę z boku i to wygląda mega, mega zajebiście gangstersko. To wygląda prawie jakby to był roadster, no nie? Jakby można było odczepić ten dach i jeździć bez dachu. To jest ekstra, strasznie mi się to podoba w tym Mercu. I zobaczcie, to jest, on ma tam rocznik 87 samochodu. Ma odsuwane elektrycznie fotele, ma elektryczne lusterka, ma webasto, ma, nie wiem czy to się tam nazywa webasto, po prostu ogrzewanie postojowe. Ma tyle różnych bajerów, nie, już wtedy takie samochody były, gdzie tam ktoś napisał komentarz, że o kurde. Tam ktoś napisał komentarz, że no w naszych czasach się teraz zdenerwowałem. Kuźwa no. W naszych czasach, jak były te czasy 87, ten rok, to jeździło się jakimiś komarkami, jakimś samochodem z gaźnikiem, normalnie. I takimi gratami starymi, a tam już były takie fury, oczywiście zarezerwowane dla tych najlepszych, ale jednak, no nie? Wiecie, to jak on się wypowiadał o tym samochodzie, jak go dotykał, jak mówił, opowiadał jak go pierwszy raz zobaczył, jak opowiadał o tym, jak w jakim on jest stanie, że akceptuje to, że część rzeczy w nim nie działa, że będzie musiał włożyć w niego trochę kasy i pewnie tak swoją drogą akceptuje to, że będzie dużo palił, no bo pod maską miał tam chyba 5-litrową V8, chyba raczej na pewno. Także, kurde, to jest poważny motor. Skrzynia automatyczna, czterobiegowa. Kurde, konkret. No ale to, jak on o tym mówił, jak na niego patrzył, jak się w nim czuł. Mówił, że wcale mu się nie śpieszy, żeby gdzieś tam szybko dojechać. Wyprzedzali go inni kierowcy, gdy on sobie jechał 50 na godzinę, bo dla niego była to frajda.
Mi by brakowało w tym samochodzie na pewno radia, bo on miał tam, miał radio, ale miał to radio na kasety, dajcie spokój, gdzie na kasety. Ja jestem audiofilem, ja muszę mieć fajną muzykę w aucie, głośno przeważnie słucham muzyki. Ale rzeczywiście, zobaczcie, jest tyle różnych aut, produkuje się dużo nowych, też zajebistych samochodów, które nam się podobają, prawda? Tylko no właśnie, ponieważ tych nowych samochodów jest tak bardzo dużo, to czy ja na drodze się czuję unikalnie jadąc sobie takim jakimś nowym BMW albo jakąś Audicą A4 z 2007 albo 2010 roku? Tych Audic jest bardzo dużo, ale czy spotkasz jednego dnia dwie BMW E30? Albo jakiś inny samochód z tych lat? Wątpię. Właśnie to jest zaletą klasyków. Jeśli kierowca chce się czuć unikalnie, kupuje sobie klasyka, bo nikt cholera w okolicy takiego nie ma. Jeśli ma, to rzadko nie wyjeżdża na drogę. Czemu? Nie wiem. No po prostu rzadko się je widzi, no nie? Więc to jest właśnie fajne. I to mnie jara. I ja bym chciał mieć takiego Mitsubishi Eclipse'a. W mojej okolicy, w zachodniopomorskim, widziałem tylko jednego Mitsubishi Eclipse'a. No wiecie, może jest ich więcej. Mi chodzi o drugą generację ogólnie, no nie? Może jest ich więcej, ale tak często może spotykam te Eclipse'y. Znaczy tego Eclipse'a akurat. Nie Eclipse'y, tylko tego Eclipse'a jednego. Jest w Stargardzie, jeden facet ma i on często stoi przy tej głównej drodze takiej, jak się tam jedzie. Osoby ze Stargardu albo okolic, albo które były kiedyś w Stargardzie, to pewnie będą wiedzieć. I no... Patrzysz, jedziesz, mówisz, kurde, to jest to. To jest zajebista sprawa. Chciałbym sobie jakiś sprint pojechać. Ziomek ma pewnie frajdę z tego, że nikt, kuźwa, nie ma takiego samochodu w okolicy. No, ja takiej frajdy nie mam. Jeżdżę sobie moim Volvo, a moje Volvo... no może nie tak jak Passat. No, też nie chciałem kupować właśnie Passata. Nie? No kurde. Passatów jest od groma. No, nie można... Nie można wyjść, nie wiem, wyjechać na drogę, każdego dnia spotyka się Passata, no. Każdego. Nie ma wyjątku. No. Może nie starego, bo ten stary kwadratowy to już wiadomo, że niespotykany, ale B5 FL cały czas, no nie? I tak od jakiegoś czasu zaczęło mnie jarać to, żeby mieć jakiś taki klasyczny samochód i właśnie się nim poruszać z klasą. I jeszcze bardziej podkręcił mnie właśnie Zachar Off na jego kanale. Możecie sobie zobaczyć, jeszcze raz powtarzam. Możecie sobie zobaczyć ten filmik, jak on prezentuje właśnie swoje auto na 40 urodziny. 30-letnie auto w takim stanie to jest coś niesamowitego. I pewnie sporo kasy trzeba, wiecie, włożyć w to, aby w takim stanie utrzymać wóz. Ale mimo wszystko myślę, że warte zachodu, zwłaszcza że jak on to powiedział, jest się w takim elitarnym klubie wyznawców czterech kółek i się ma wtedy coś unikalnego, no nie? Każdy chce mieć coś unikalnego, jakiś unikalny przedmiot. Dla jednego unikalną rzeczą będzie nie wiem, no mówię, jakaś torebka dla dziewczyny, powiedzmy, z unikalnej kolekcji jedynej. Dla drugiego będzie jakaś to myszka do komputera, tak? Dla innego może to być jakiś, nie wiem, stary kij baseballowy z podpisem jakiegoś tam ulubionego zawodnika. Jakaś piłka do nogi, tak? Dla mnie jest to właśnie samochód. Druga rzecz. Chciałbym coś takiego mieć i marzę właśnie o Eclipse. Mitsubishi Eclipse drugiej generacji. To by było coś. Fajnie, wybrałem wyścig, gdzie ścigamy się muscle carami. Wiecie co odkryłem ostatnio? Tutaj w Fordzie, że muscle cary muszą mieć ustawione miękkie zawieszenie. W większości, na przykład to się sprawdziło w tym Dodge'u. Wcześniej miałem ustawienie twarde, ale gdy ustawiłem na miękkie zawieszenie, on zaczął szybciej łapać trakcję i zdecydowanie lepiej się prowadzić. Naprawdę, bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście dalej jest ciężko, ale jest zdecydowanie lepiej niż było wcześniej. Zdecydowanie lepiej. I też jak załapię troszeczkę pobocza, to nic się nie stanie. Pyk. Także sobie poradzi. Opony mam oczywiście bardzo dobre. Szkoda tylko, że pada deszcz. No, chciałbym wam zademonstrować ten samochód w akcji, na wyścigu raczej, gdzie jest bardziej przyjazna aura dla
mojego muscle cara. Niestety drivatary w ogóle się nie przejmują tym, że pada deszcz, jeżdżą normalnie, tak jakby deszczu nie było. Widzicie, że przyspieszają zajebiście na samym starcie, widzieliście też, co się działo. Samochód jest niestabilny teraz w moich rękach, no bo gram na padzie i na trybie symulacyjnym. Taki jakiś jestem masochista. Jest ciężej, ale zobaczcie, co mój Dodge teraz robi. Ładnie ich tu podgonił, co prawda przed zakrętem. I też bardzo ładnie wytraca prędkość. Pyk. Nie wiem, będzie ciężko jej dogonić. Bardzo ładnie jadą te drivatary. Nawet bym powiedział, że za ładnie, ale okej. Trochę ścianę sprułem. Musicie trzymać kciuki teraz. Nie wiem, czy uda mi się wygrać. Kurde, no i gdzie mi tu? Jak on to zrobił? Cholerny mas... Jak? Czemu ja wziąłem ten samochód? Skąd mogłem wiedzieć, że tu będzie deszcz? Pominąłem punkt? Nawet nie wiem. Buja nim, jak cholera. Może stabilizatory mam za luźno ustawione, nie wiem. No, także odcinek taki trochę refleksyjny dzisiaj, no nie? Chciałem wam opowiadać o tych rzeczach. O, na temat samochodów. Sam też zająłem się składaniem modeli samochodów, co jest bardzo fajne i polecam dla kogoś, kto lubi patrzeć na pięknie pomalowane karoserie aut, mieć jakąś kolekcję u siebie. O, Tony Infinity chciałem ostatnio kupić, ale nie kupiłem, bo jest to taki koncept. No właśnie, znowu nowy samochód, który jakoś mnie nie jara. Zawsze wszystkich jara ten Dodge Charger, no nie? Dlaczego? Widziałeś kiedyś taki samochód, tak zrobiony, tak przygotowany, w takim stanie? No właśnie, ja też nie. Okej, może na jakimś zlocie, nie? Ale na ulicy? Co ty, zapomnij. Właśnie dlatego warto mieć jakiś klasyczny, unikalny samochód. Może Eclipse nie jest klasyczny, ale na pewno mało spotykany i to jest mi fajne. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie, pa pa.